Chwała Wielkiej Polsce. Księże arcybiskupie, bracia kapłani, dostojni patrioci. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do medytacji nad ważnością tego dnia, który dzisiaj przeżywamy. Dnia, w którym cofamy się myślą do roku 1918, gdy po latach niewoli odrodziła się Polska jako niepodległe państwo. Cofamy się również do roku 1989. Po długich latach zniewolenia odbyły się rzekomo pierwsze wolne wybory Polaków. Jednak to nie były wolne wybory, ani demokratyczne, uważał Jan Olszewski, premier w latach 1991-92. Jego zdaniem rząd obaliła koalicja strachu. To był strach przed rozpoczętą wówczas lustracją i dekomunizacją i wyrzuceniem wpływów sowieckich z Polski. Rainer Maria Rilke napisał: Dawaj se piękno, bez rachuby i słów. Ty milczysz, ono mówi jestem i rozprzestrzenia się w tysięcznych postaciach. Chcemy dziś pochylić się nad pięknem, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Tych pereł piękna jest wiele, bardzo wiele. Dotyczą najczęściej chlubnych kart naszej historii. Jest też piękno zrodzone z cierpienia, nieraz niewyobrażalnie wielkiego. O jednym z takich napisała Anna Augustyniak w książce Na targu niewolników III Rzeszy. Opisuje w niej losy polskich dzieci umieszczonych w obozie dla dzieci w Łodzi. Oto przejmujemy fragment książki, którą powinniśmy wszyscy przeczytać. Wszystkiego można się nauczyć, gdy raz po raz, zarazem na plecy spada nachajka, gdy w otwartej ranie wierci się ktoś szpizrutą albo ropiejące strupy rozrywa kańczugiem, gdy każe skakać z podniesionymi rękami aż do omdlenia, gdy topi w beczce z pomyjami, gdy zamyka w skrzyni z piaskiem, gdy wiesza za nogi na łańcuchu, głowę spuszczając do kanału ze smarami samochodowymi. I wiele, wiele innych przykładów tragicznych, przerażających. Ten fragment, który przeczytałem, dotyka dwoje dzieci, 5-letniego i 2-letniej jego siostry. Te perły rzuciliśmy na podeptanie przez tych, którzy na wiecach przedwyborczych domagali się, a teraz w Sejmie, zgody na zabijanie nienarodzonych dzieci. Pozwoliliśmy przejąć odpowiedzialność za tę pełną perę ojczyznę ludziom spod sztandaru głoszącym, że polskość to nienormalność. Stojąc nad popieliskiem tych pereł, które zostały zniszczone, którymi pogardzono, jak chociażby obrazami świętego Maksymiliana, rodziny Ulmów, czy rotmistrza Pileckiego, zastanawiamy się, jak to się mogło stać, że naród tak bogaty w perły bohaterstwa, ale także odważny i wytrwały w cierpieniach, dał spalić, dał spopielić swoje perły. Msze takie jak ta, uroczystości taka jak ta, często grożą patosem. Spróbujmy go dzisiaj uniknąć. Zapytajmy, jak to się stało 15 października, że rzuciliśmy perły przed wieprz. Zaliczyjmy do Biblii. Na początku roku, gdy królowie wychodzili na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem.
spustoszyli oni ziemię Amonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. To bardzo ważne zdanie z Księgi Samuela. Dawid pozostał w Jerozolimie. Wiemy, jakie były tego skutki. Grzech cudzołóstwa, potem zabójstwo Uriasza. Pozostał w Jerozolimie. Obowiązkiem króla było być tam, gdzie jest Arka Pana. I Arka Pana była na polu bitwy. Ale Dawid zlekceważył ten swój obowiązek. Czy nie widać tu pewnej analogii z dniem 15 października zeszłego roku? Niektórzy katolicy zgardzili Bogiem i jak Dawid zostawili Arkę Przymierza na polu bitwy, a sami pozostali w swoich ciepłych mieszkaniach, w swoich bogactwie, samozadowoleniu. A walka była dramatyczna. Chodziło przecież o ratowanie nienarodzonych i obecność Boga w szkole. Wielu zekceważyło, chociaż przekaz ze strony tych, którzy co uważali polskość za nienormalność, był czytelny. Zabijać nienarodzone, wyprosić Boga z miejsc publicznych. I to się potem stało teraz w jednej ze szkół, w jednym z województw. Rodzice i młodzież chcieli zorganizować wieczór akademii, uroczystość poświęconą błogosławionemu księdzu Stefanowi Wyszyńskiemu. Dyrektorka, kuratorka zabroniła takiej uroczystości, ale jednocześnie w tym samym szkole w piątek zorganizowano Piątek poświęcony LGBT. Jeszcze jeden fragment, tym razem z Księgi Królewskiej. A król Roboam zasięgnął rady starszych, którzy stanowili otoczenie jego ojca, Salomona, za jego życia, mówiąc: jak mi doradzacie odpowiedzieć temu ludowi? Lud przyszedł prosić o ulżenie. Oni zaś tak do niego przemówili: jeśli teraz będziesz uległy temu ludowi i zechcesz wyświadczyć im przysługę i odpowiedzieć im oraz przemówić do nich słowami łagodnymi, to będą ci sługami przez całe życie. Ale on zaniechał rady, którą mu dawali starsi. Natomiast zasięgnął rady młodzieńców, którzy razem z nim wzrośli i stanowili jego otoczenie. Rzekł do nich: co wy radzicie odpowiedzieć temu ludowi, który przemawiał do mnie takimi słowami: ulżyj nam w jarzmie, które włożył na nas twój ojciec? Młodzieńcy zaś, którzy razem z nim wzrośli, przemówili do niego tak: temu ludowi, który przemawiał do ciebie, mówiąc: twój ojciec obciąży nas jarzmem, ty zaś ulżyj nam w tym jarzmie, powiesz: mój mały palec jest grubszy od biodra mego ojca, gdyż dotąd mój ojciec nałożył na was jarzmo ciężkie, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, a ja zaś będę was karcił biczami z kolców. Wiemy, jak się to skończyło podziałem państwa. Roboam odziedziczył wspaniałe królestwo po mądrych i dzielnych przodkach Dawidzie i Salomonie. Nie umiał tego docenić. Medytując dzisiaj o naszej ojczyźnie, trudno pominąć problem wierności i tradycji. To właśnie owi młodzieńcy z prowincji TVN-u gardzą tradycją, nienawidzą Kościoła. I doprowadzają do tego, że ciągle musimy stawać na spopieranymi wartościami, które przyniosła tradycja, które zbudował Kościół. Józef Mackiewicz w jednej ze swoich książek opisuje historię z terenów Związku Radzieckiego po zwycięstwie rewolucji październikowej.
Oto w jednym ze siół żył pan z panią i byli w przyjaznych stosunkach ze ludźmi, którzy tam mieszkali. Pan często udzielał swojego wozu, aby zawieźć brzemienną kobietę do lekarza. Pani uczyła kobiety takich gospodarskich spraw. I przyszedł do wioski przedstawiciel rad robotniczych i zaczął opowiadać o wielkich sukcesach i wielkich perspektywach, jakie daje rewolucja. I ludzie mu uwierzyli. Podjudzeni przez niego przyszli i podpalili dom i spalili ten dom. Razem z nim, w tym wnętrzu, zostali spaleni żywcem jego właściciele. Ale niedługo potem ów delegat zaczął pokazywać ostrze i groźbę władzy rewolucyjnej. Zaczął niszczyć ludzi, gwałcić kobiety i wszyscy wtedy przejrzeli, jak wielką krzywdę zrobili swojemu panu. Jak pisze Mackiewicz, przychodzili gromadnie na zgliszcza tego domu, całowali belki, to wszystko, co zostało. I to właśnie ta rada tych młodzieńców, którzy tak buńczucznie twierdzili, że przez przymus, przez złośliwość, przez gwałt przywrócą porządek. Coś takiego mamy teraz z tego, że wspominamy te nad tymi zgliszczami dawne wartości, które zbudowały tę Polskę, której wolność, rocznicę 106. odzyskania wolności dzisiaj obchodzimy. Dlatego trzeba nam mobilizacji. Zakończmy Józef Piłsudski, marszałek, powiedział: ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przyszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Kończąc, sięgnijmy do jeszcze jednej księgi, do Księgi Machabejskiej. Opisuje ona trudny czas dla Izraela. Walczą oni z przeważającymi siłami wrogów, chcący zniszczyć ich wiarę i ojczyznę. Stary Matatiasz, senior rodu, w dniu swojej śmierci oświadcza swoim synom: teraz jest czas, w którym pycha jest górą. Czas, kiedy panuje żądza zniszczenia i straszliwy gniew. Teraz więc, dzieci, brońcie prawa, a nawet życie swoje oddajcie za przymierze zawarte z waszymi ojcami. Niech Bóg błogosławi naszym szlachetnym wysiłkom. Niech błogosławi naszą ojczyznę. Amen.